Zakończenie tej uroczystości rozmawiam z burmistrzem Dębna Piotrem Downarem. Tutaj mówiono dużo o sukcesach osiągnięciach, o tym, że dębno w przeciwieństwie do Myśli Boża, co podkreślił wicestarosta Wojtkiewicz wykorzystało swoje szanse. Ale ja chciałbym zapytać o rzecz nieco inną. My bardzo dobrze wiemy, jak przebiegają sesje Rady Miejskiej w Myśli Boże, ponieważ, ponieważ je relacjonujemy. Jak ktoś mówi potocznie od deski do deski, no i tam czasami rzeczywiście nie wygląda to. Zbyt budująco. Tam dochodzi, stanowicy starosta użył takiego sformułowania bokserskiego "klinczy", co powoduje, że w tym naszym mieście w myśli Boże, nie wszystko się posuwa do przodu tak jak powinno. Nie wiem, jak to wygląda w Demnie, poza takimi opiniami, które gdzieś tam w biegu usłyszałem, ale pańskim zdaniem, jakby to było, gdyby na przykład Rada Miejska Demna była całkowicie apolityczna, gdyby tam nie było podziałów politycznych na przykład? Jeżeli nie wkracza w polityka pewna, pewne realizowanie pewnych celów, musimy do genezy pojęcia partii politycznej wrócić, że grupa ludzi zawiązuje partię polityczną w celu realizacji pewnych założeń, celów, czy to społecznych, gospodarczych, czy innych. To motywuje ludzi do scalania się, tworzenia grup. Można powiedzieć, że początki lat 90., gdy wybierano bezpośrednio radnych, to mimo wszystko w trakcie kadencji tworzą się nieformalne grupy lub formalne kluby wyborcze, że to, to nie, raczej moim zdaniem nie ma wpływu. Czy partie polityczne startują do wyborów, komitety wyborcze, czy bezpośrednio w poszczególnych okręgach wybieramy radnych? Bo weźmy te gminy, które mają do 20 tysięcy mieszkańców, mają ordynację wyborczą, gdzie wybiera się bezpośrednio radnych i to 15 radnych. W gminach powyżej 20 tysięcy do 100 wybiera się 21 radnych. To jest ta różnica. Teraz porównuję na przykład gminę Nowogródek czy Boleszkowice to y, też różnie z tym może być, ale faktem jest, że grupy później, te nieformalne w tych mniejszych gminach się zawiązują. Weźmy Barlinek, też jest gminą poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Tam mieszkańcy wybierali, y, no czy to grupy, komitety wyborcze, wyborcze ale y, generalnie Radnych bezpośrednio. No i co się stało? No, wybrało taki, taką radę, która w znacznej mierze jest przeciwko, czy była na samym początku przeciwko działaniom burmistrza. Czyli tutaj nie ma złotego lekarstwa. Z drugiej strony, jeżeli są komitety wyborcze i partie polityczne, to mieszkańcy mają szansę ocenić z perspektywy jednej kadencji, drugiej kadencji yy, działania. Danej grupy sprawującej władzę w danej gminie. Czyli już jest łatwiej ocenić po kadencji poszczególnych radnych, bo mimo wszystko w grupie yy, można podejmować decyzje. Natomiast gdyby była rada zatomizowana na pojedynczych radnych, to. Yy, Dany, z danego okręgu, z danej miejscowości, z danej dzielnicy, wyborcy by oceniali y, tego radnego, któremu no, no na przykład nic się nie udało zrealizować całkiem inaczej, aniżeli komitet y, y, wyborczy czy partię polityczną, która startuje do wyborów. Czyli patrząc z punktu widzenia pewnej wiarygodności, kontynuacji y, działań moim zdaniem jest to jest to no jedno. Może nieszczęśliwe, ale racjonalne Nie. rozwiązanie ze względu na możliwość rozliczenia w dłuższej perspektywie czasu danej grupy. Tak, to może to jest tak jak z, de z demokracją. Ktoś to powiedział, że demokracja to nie jest. Yy, Najlepszy yy, ustrój, ale nikt nie wymyślił. lepszego. Nie wymyśli lepszego. Podobnie można powiedzieć o małżeństwie. Tak. Ja byłem bardzo zaskoczony po rozmowie z pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej po wolnych wyborach, z panem Leszkiem Lulko. Yy, dlatego, że no, mamy taką tendencję, że my yy, w jakiś sposób gloryfikujemy ten okres, wiadomo, przełom, yy, wyzwalamy się z tego jarzma rok 89, yy, yy, pierwsze wolne wybory w kraju, potem w różnych miastach, miasteczkach. Natomiast on powiedział, pan Leszek Kulka powiedział coś takiego, że jego to przewodniczenie kosztowało masę nerwów, że tam byli ludzie, mówiąc tak najprościej, niezbyt odpowiedzialni, którzy tam funkcjonowali zupełnie nie tak, jak powinni i on w końcu tak naprawdę zrezygnował. Czyli mam takie wrażenie, że jednak demokracja w naszym kraju, w całym kraju i także w takich miastach jak Demno, ona jednak dojrzewa w jakiś sposób, jest coraz sprawniej działa. Natomiast Polacy mają taką tendencję do narzekania. My ciągle narzekamy na demokrację, na polityków, ale to jest kwestia naszego charakteru. Ale sądzę, że jakby to obiektywnie na to spojrzeć to jednak jest jakiś, jakiś postęp, ta dojrzałość demokracji jest coraz większa, tak myślę. Na pewno, bo cóż powiedzieć o 90, 89, 90 roku, gdzie była, że tak powiem, odcięcie się od pewnej historii i podjęcia wyzwania, że wchodzimy w, nowe, w nowy okres, nowy, nowy okres transformacji ustrojowej, ale i gospodarczej. Po latach już zaczynamy to weryfikować, że no czasami. którym jest żal lat 70., zwłaszcza złotych lat 70. No ale z perspektywy czasu ta gospodarka była no, nieefektywna jednak i no, zagrażała stabilności naszego państwa, tej ekonomicznej. Po tych latach, po 20 latach. Po transformacji myślę, że tutaj zwłaszcza ode mną sobie z tym poradziło, że wiele firm upadło, ale ci ludzie, którzy pracowali w tych firmach, byli w stanie założyć swoje własne i konkurują na rynkach już międzynarodowych. Zdemno w tej chwili stoi stolarką budowlaną, gdzie no, znaczna część ich produkcji, tych firm, jest wysyłana do Niemiec, do, do, do Francji, Belgii. Ostatnio no, firma Anta zawarła kontrakt na Arabię Saudyjską, Także już nawet w tamte rejony produkty z Demna są eksportowane. I teraz jak, jak to ocenić, te 20 lat? To Myślę, że demokracja, ludzie dojrzeli do demokracji, zaczynają oceniać, rozróżniać stopniowo, stopniowo, w tej chwili coraz bardziej, czym jest parlament, czym się zajmuje, czym jest gmina i za co odpowiada. Ja pamiętam 1998 rok, jak startowałem w wyborach, no to był jeden taki komitet, który... No, w swoich założeniach wyborczych, co będzie realizował, no wręcz chciał wyręczać parlament w swoich kompetencjach. Stąd plus, jeszcze do tej pory do mnie przychodzą mieszkańcy, że czegoś, coś tam nie da rady zrobić, pan burmistrz może wszystko załatwić. A to są akurat kompetencje parlamentu. Czyli nie tylko, że uczymy się demokracji, ale systemu państwa tak. i samorządu. Tak, ja myślę, że. Takim przykładem tego, że demokracja jest coraz dojrzalsza, jest fakt, że w tej chwili nie wyobrażam sobie sytuacji, że na przykład szansę na wybór na prezydenta miałby ktoś taki jak przed laty Stan Tymiński, prawda? Wtedy ludzie byli jeszcze tacy nieopierzeni w sensie demokracji. No i to było kuriozą. Wtedy, pamiętamy to bardzo dokładnie, gdyby nie to, że Lech, był Lech Wałęsa jego kontrkandydatem, on prawdopodobnie zostałby prezydentem, a to byłaby katastrofa, dlatego że no wiemy teraz już wtedy też wiedzieliśmy, jaki to jest człowiek. Teraz sądzę, że społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że już tak by nie zagłosowało. Na pewno tak. Wierzę w to, ponieważ, o czym wspomniałem wcześniej, są partie polityczne, są ugrupowania, które proponują pewne rozwiązania i... Nam, wyborcom, mieszkańcom, łatwiej jest rozliczyć te partie w stosunku do tego, co obiecywały w wyborach 4 lata wcześniej. Jeżeli tego nie realizują, no to, to cóż, szukamy innych rozwiązań. Z drugiej strony jeszcze wśród wielu mieszkańców nie funkcjonuje taka świadomość, że no, ja głosowałem na daną partię, bo obiecywała to i to. A trzeba mieć tutaj tę świadomość jasną, że nie wybrano w ciągu tych 20 lat żadnej partii, która by samodzielnie sprawowała władze, rządy w kraju i uchwalała, stanowiła dla nas prawo. Stąd też trzeba brać pod uwagę, pod uwagę to, że zawsze się zawiera pewne kompromisy. To samo jest tutaj w Radzie Gminy, gdzie w stosunku do no, chociażby budżetu, realizacji zadań inwestycyjnych jest to kompromis pewnych przedstawicieli naszych mieszkańców. Plus jak stanowimy prawo lokalne, to też szuka się rozwiązań kompromisowych, bo jedni chcieliby w jedną stronę chociażby w dotacjach, inni by nie chcieli nic i gdzieś to te rozwiązania no, ustanawia się pośrodku na zasadzie kompromisu. Na zakończenie naszej rozmowy nie mogę panu nie pogratulować, panu i mieszkańcom Demna, samorządowcom, dlatego, że to wystąpienie pani przewodniczącej było tak długie, ponieważ musiało być tak długie. Tutaj była pokazana, odczytana i pokazana także lista tego wszystkiego, co zostało zrobione. No i jest faktem bezsprzecznym, że zrobiono bardzo dużo, także serdecznie gratulacje. Dziękuję bardzo. No Ja już sam starałem się panią przewodniczącą skracać, przecież tutaj osoby, które dzisiaj przyszły na tą sesję już w pewnym momencie no, mogą być znudzone, ale myślę, że ta informacja z przekroju 20 lat wszystkich mieszkańców gminy Dębno zainteresuje, bo to było takie kompendium, ten skrót, tak. że możemy być... Dumni jako mieszkańcy, że poprzez nasz budżet, nasze podatki, byliśmy w stanie wykonać tak wiele, że żyje się nam w mieście coraz lepiej. Dziękuję uprzejmie, gratuluję. Dziękuję, Dziękuję Państwu.